Witam Was, kochani, w nowym vlogu, w ten piękny środowy poranek. Środę dzisiaj mamy, Matylda? Środę, nie? Tak, dzisiaj mamy środę. Jest godzina 9 rano i stwierdziłyśmy, że sobie jedziemy w teren, bo jest taka ładna pogoda. Także zapraszam! W boksach pusto, co znaczy, że konie są na pastwisku i znowu 10 minut musimy po nie iść. No to wio. Konie są tam oto pod lasem. Więc mamy długą drogę. Tu, potem w lewo, potem prosto. Tak, pod sam las. Ja biorę Dilkę w teren. Matylda bierze dzisiaj siwego. Wczoraj byłam na Dili w terenie. Tak mi dębowała. Ale tak mi dębowała, żeby widziałam niebo. Ona czasem ma takie odpały, szczególnie, że dawno w terenie nie byłam. Po prostu zadębuje, idzie dalej. Potem znowu zadębuje, twierdzi, że idzie dalej. Ale trzeba to wysiedzieć. Bo to jest chód do góry. Najgorsze, jak tak robi przed startem. Bo wiesz, Matylda, ona tak często robi, że na wjeździe, na hale, do Jaszkowa na przykład, jak były zawody, tak dębowała, że ja nie mogłam parkouru zacząć. To była masakra. Ale pamiętajcie, nigdy nie wolno koniowi odpuścić, bo on już się tak nauczy, że tak może i będzie tak zawsze robił. Nie wolno mu. Ja nawet raz siadłam z Dili i ją przeprowadziłam przez jakieś straszne miejsce, co dębowała, byleby tylko ona przeszła. Bo nie można. Bo jak koń zrozumie, że ty mu pozwalasz, to już potem cały czas tak będzie robił. I to będzie dopiero masakra. Już blisko. Już blisko. Teraz jeszcze wracaj do tej stajni. A już się gorąco robi. Po 3 dniach ulewy. Spoko. Idę po ciebie. Idę. Nie patrz tak na mnie. Idziemy w teren, nie do roboty. Będzie przyjazny teren. No. No. Przywitaj się z fanami. Przywitaj się. No cześć. No cześć. No cześć. Moje szczęście największe. Kochanie moje. Konie mamy i idziemy 15 minut do stajni. A pytaliście się, czemu sprowadzam Dilę na Ogłowiu? Po pierwsze, Dilę, gdzie ty jesteś? Sprowadzam ją dlatego, że ona strasznie do trawy wyrywa, więc całą drogę bym się z nią szarpała, aby szła po prostu za mną. Po drugie, jest to spory kawałek, dlatego gdyby się o coś spłoszyła, to mam czegoś spłoszyła, mam większą kontrolę nad nią niż na kantarze, a nie, że ona mi nagle wyleci na ulicę czy gdzieś. No. Bierzemy się za czyszczenie brudasów. Co nie? Tak, a nie. Tak, właśnie. O, na twoje machanie łbem. Tak i nie. Tak, o, jaki brud. Kurz. Fuj. Unie gotowe. Dila ma dzisiaj taki outfit, siwy też, gotowy tam. Matylda się poszła przebrać i wyjeżdżamy do lasu, konie, do lasu. Lasu jest Dilą, znaczy na ten róż trochę inny jest, ale różowe, więc jakoś pasujemy do siebie. Czekam na ciebie, ja już siedzę, szybko. Cofnij się, Dila, zrób miejsce, do tyłu. Już do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Dobry koń. Jedziemy w las na chillowy spacerek. Dla was. Tak, Matylda tutaj na siwym, ja na Dilce. Oczywiście nie obyło się bez dębowania na wjeździe do lasu, bo oczywiście Dila musiała pokazać, że ona wjeżdża do lasu. Musiała sobie zadębować i poszła dalej. Jak to Dila? No, ale ja już umiem wyczuwać, kiedy ona chce zadębować, więc się szybko w szyi chwytam i jedziemy dalej. Jeśli ktoś ma jakiś sposób, jak oduczyć konia takich numerów, to proszę piszcie, bo ja już próbowałam wszystkiego i nic. Idziemy sobie przez pole. Koniki grzeczne. Dila ma już chill. Odwalił, podwalała i już łeb w dole, luźna wodza, już jest spokój. No, ale wejście zawsze musi być. No i patrzcie, jak ładnie, taka ładna pogoda dzisiaj.
sorry, że tak trzęsę ręką, ale dziwnie trzymam tą rękę, Matylda widzi, bo nie mogę utrzymać tego telefonu w ręce na koniu. No tak, tak, tak trzymam telefon, jak Matylda pokazuje. Górki. O, 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 o. Dobra. Teraz będzie zaraz podgórk. Widzicie, jakie mamy piękne tereny? Cudowne. I to słoneczko i w ogóle cudownie. I Lila, która się potyka o każdy wystający korzeń, bo nie umie gir podnosić. Co? Lila! Dobra, jednak wiezie kusem. O, 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 stoi. Co? A mamy tutaj nawet ścieżkę z krosem gdzieś. Tutaj. A, no to tam dzieci ustawiły kros. Pokażemy wam potem. Widzicie, Lila ma już zupełny luz. Luźna wodza, łeb w dole i se idzie. Nawet nie zwraca uwagi, że siwy jest tam gdzieś daleko. Ona ma gdzieś tak naprawdę inne konie. Ja sobie mogę na niej sama w teren jechać. I ona sobie po prostu idzie. Luźna wodza. No i tutaj tam są sarny. Czar. Małe sarny na naszym krosie. Idą tam. Zbliżenie, szybko zbliżenie. Patrzcie, jak patrzą. Co to za zwierzę? Sarny? Ja nie mogę. Biegną. Jak jest szokowane. I patrzcie, tu jest taki mini cross zbudowany przez dzieciaki ze szkółki. O, na poprawiony, bo ostatnio jak jechałam, to był cały rozwalony. I w drugą stronę też tam jest, ale tam już zarośnięty. No, takie mini przeszkódki. Takie prawie, że nawet kawaletki dla zabawy. My już kończymy terenik. Luźna wodza, luźna. Strzemiona wszystko. W ogóle miał być dla was filmik dzisiaj, druga część z historii Dili, ale mam tyle tego materiału, że nie zdążyłam z wyrobieniem, z montowaniem się, dlatego dzisiaj macie vloga z tereniku. A myślę, że za dwa dni, albo nawet jutro już będzie gotowy, więc zobaczycie drugą część historii Dili. Dużo powiem plusów i minusów tego, jak z nią pracowałam, co bym zmieniła, co robiłam źle, bo robiłam dużo rzeczy źle. Wszystko fajnie opowiem, więc czekajcie. No a my sobie teraz wstępujemy po ściernisku. Lila ma taki chill. Zupełny chill. Koniki zmęczone. Czy jeszcze by pobiegały? Dila chyba już nie. Siwy może by jeszcze pobiegał. Ale Dila ma już dość. Nie, ty to jesteś taka, taka panienka. Rozbieramy i wracacie na pastwisko do statka. Zlewamy kunie, nóżki porządnie. Jest gorąco, więc tutaj też można je zlać po klacie i po szyi. Nie wilko, no przyjemniej od razu, nie? Siwy też się chłodzi. Przyjemniej od razu. Odprowadzamy konie już na trawkę. Lila już się nie może doczekać. Co chwilę by skubała po drodze. Nie wolno. Idziemy. Będziesz miała na pastwisku, Lila. No. Tam pod las znowu. Ja tutaj naprawdę tyle kilogramów palę. Lila, proszę cię, chodź. Gdzie? Dlatego ją mam na ogłowiu. Bo na kantarze to ja bym się z nią szarpała i szarpała. No. Puściliśmy konie już. I... Johnny poleciał, leci kusem do stada.
A tyle mam w dupie tylko trawa. Jak bardzo. No, ona ma naprawdę gdzieś inne konie i to jest mega pomocne, bo można sobie samemu jechać w teren. Nie będzie drżeć za innymi końmi, nie będzie ciągnąć. I siwy jest już przy stacie, a ta se tu stoi. I ten koń jest genialny. Już do domu ogarnęłam się, umyłam włosy. I jadę teraz do Poznania złożyć papiery na uczelnię, do szkoły. Potem jedziemy jeszcze z Matim na zakupy do Poznani. Kto mieszka w Poznaniu, może wbijać. No a już jutro wyjeżdżamy po południu do Strzegomia, znowu do pracy, do niedzieli. Więc na pewno będzie dużo vlogów, dużo TikToków z pracy, co robimy i tak dalej. Mam zawody krajowe. No i teraz muszę coś z tymi włosami jeszcze zrobić i jedziemy. No, mam nadzieję, że krótki vlog wam się podobał. I wyczekujcie tylko tej drugiej części Odili, tego filmiku. No, także do zobaczonka.